organizowana jest pomoc dla walczącej Ukrainy. W Trzebini doszło do gigantycznej awarii wodociągu, a w wyniku szkód górniczych zapadła się ziemia. Dzień dobry 27 lutego. Podsumujmy mijający tydzień. Właściwie we wszystkich miejscowościach ziemi chrzanowskiej trwa zbiórka rzeczy i żywności, które zostaną wysłane do ogarniętej wojną Ukrainy. Trwa też budowa bazy miejsc, w których mogą znaleźć schronienie uchodźcy z Ukrainy, a wiemy, że w stronę Polski wciąż zmierzają ich tysiące. Zresztą kilkudziesięciu uchodźców już znalazło schronienie w Krzeszowicach. W Chrzanowie odbył się ponadto Marsz Solidarności z Ukrainą. Na stronie przełom.pl informujemy na bieżąco o wydarzeniach w Ukrainie oraz o tym, jak można udzielić wsparcia tym, którzy walczą z najeźdźcom. Pracownicy firmy budującej rurociąg z Boronowa do Trzebin przewiercili wodociąg. To największa awaria sieci od wielu lat. Dzisiaj udało się przywrócić dostawy wody dla obszaru odczuwającego skutki awarii, poinformował w czwartek dyrektor do spraw technicznych wodociągów chrzanowskich Szymon Werwik. Mogą jednak występować okresowe spadki ciśnienia oraz zmętnienie wody, a nawet chwilowe jej braki, dodał. Przy ulicy Jana Pawła II w Trzebini, w rejonie ogródków działkowych, kolejny raz zapadła się ziemia. Strażacy zabezpieczyli lej o wymiarach 2,5 metra. Nikomu nic się nie stało. Żaden z okolicznych budynków także nie został uszkodzony. Dziura jest zabezpieczona taśmami. O podobnych zdarzeniach pisaliśmy w listopadzie i sierpniu ubiegłego roku. Bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie i o bliskich. Wspierajcie walczącą o wolność Ukrainę. Do usłyszenia.